Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Forest Is Not Undecided. Jestem i myślałem, że byłeś The Sims 4. Nie wiem dlaczego. Nie, jest ze mną Wojtusiałkę. Jestem. I rzucę was rakietą. Nie rakietą. Granatem. Ej, Boże, flag. Ej, no nie marnuj flag. Ja mam jeszcze ich dużo. Nie mam już. Dobra. W każdym razie zapraszam was. W poprzednim odcinku byliśmy w cave'ie, dzisiaj wiemy już gdzie iść. Tak. Tak, mam nadzieję. Follow me. A o, przy okazji zapraszamy was na G2A z kodem SN i z kodem Undeads i Gamerspace. Macie taniej, macie 3% cashbacku. Tak. A teraz jest weekly sale, słuchajcie, bo jest weekend, więc akurat. A no tak, to jest weekend, no. Ej, co tu jakiś taki... Ja myślę, że to wiatrak tu stoi podziemny, nadniebny. Jaki wiatrak podziemny? Wojtek, jakie to pro. Są podziemne wiatraki? To tylko w Polsce w Kluczborku, Tomek. A. W Polsce w Kluczborku. Nie, ja w Polsce w Kluczborku. W Polsce w Kluczborku. Czemu ja bez katany goniam? Nie łyłk. Łyłk. Ej, łyła. Teczka zbiera. Łyła. Tu jest jakiś ptok. Był. O, odleciał. Bierz ptoka. Odleciał. Oho, ptok. I dom. Jakieś kontenery są tutaj. Terech ich tam jest. Pięciu. Czekajcie, co dychnę. To nie biegajcie na chwilę. Uuu, jak piszczy. Nie! Bo tak schowaj się ze skałą. O, co dziabać ich? Będą kości. Ty co lina na początek? To jest dobre wejście, Tomek. Chodź tu. Dobra, no już po jednej. Ty, a ta ucieka, chodź tu. Ten zapłonął w ogóle. A czemu oni są... O Jezus! Co? Zmieniłem sobie przez przypadek The Foresta. Jak to? No tak. Wojtek, wracaj, bo przegramy. Wszyscy? Ktoś... Wszyscy, a czemu ta wisi w powietrzu? Nie najarała, nie wiem. Dobra, ale dajmy sobie, czekajcie, teraz tak, muszę zażyć na mapę. Ja idę do tych kontenerów zobaczyć. Może będą jakieś fanty. Jest chyba tutaj. I ta fanta, bądź, bambucia. Bambucia. Te w kontenerach będą tylko układy scalone, więc nie idźcie, to nie ma sensu. A może jakieś jedzonko, Wojtek, będzie? Poczekaj. Nie. Tu nic nie ma. Ej, wiecie co, pojechałbym na jakieś takie wakacje za granicę. Taki pod namiot? Nie pod namiot, Tomek, do takiego, wiesz, plaża, dobry internet connection. Po co ci na wakacjach internet connection? To jakaś kartka. To jest picie, Wojtek, widzisz? W kontenerze. Mm-hmm. Jaka kartka, Tomek? Gdzie masz kartkę? To w drugim kontenerze. Jak to po co mi internet connection? No po to, żeby być na bieżąco. To jest tu, wakacje chyba to. Wakacje. Ale to, wiesz, musimy sobie do mych selfie strzelać, halko. No to... Tu jest kartka, faktycznie. To nie potrzebujesz mega szybkiego ekstra internetu. Oj tam. Żółw, ale ci nie potrzebuję. Kamyczek. Czemu na plaży znajduje kamyki zamiast muszelek? Kamyczek. Nie wiem, natomiast zapraszam, idziemy. Już? Mhm. A ten utopiony kontener to coś tam ma w sobie, nie, czy nie? Nie, nie ma nic. Bo to jeszcze jest górny kontener. A to są tylko te układy? Po co mi te tych układów? Dobra, napiłem się. I lecimy do Wojtka. Czekaj, bo ja wchodzę do kontenera. Tam nic nie ma. To może... Zwiedziłem już wszystkie. Jak? No są scalone te. Nie idziecie? No biegnę. Czekaj, bo szukam. Dochodzę do ciebie, tylko cię już nie widzę. A ja was powinna, w ogóle tam nie powinna widzę. Być taka skała. I w tej skale jest wejście. Sen, ja tylko widzę twój nick, Wojtka, już nie widzę. Mam. Wojtek, Maciek mam. No biegnę, czekaj. To jest taka mała szparka. Mała sparka? No, wchodzę. Odpalę sobie znicza. Dobra. A, dobra, mam. Wojtek, wiesz co? Wierzę w niego. Maciek, ale rozglądamy się. Ty. Ej, ja wprost na niego wpadłem. A ja miałem jeszcze wyłączoną to światełko. Zapiszmy się może na dzień dobry, co? Tak.
Nie da się. To się, co? Kaseta. Zapisuję się. Też się zapisuję. A, bo musiałem patyki wybierać, dobra. Czemu się no możemy przespać? No bo jest, bo nie spaliśmy dłuższy czas. A. Ale z tym spaniem to musimy i tak poczekać do momentu, aż będzie noc, żeby nam się wyrównał rytm dobowy. Dzień, tak, no. Ja czekam, może by tu ten, coś do wysadzenia. Tomek. Tego nie wiem. Ja lubię. On by tylko wysadzał, patrzcie. Ja widzę ogień. Ale jakieś wąskie tunele. Teraz czekajcie, tu jest zejście w dół. Jest lina. Tak, jest pójście lina, no. Dalej, poczekajcie, bo ja się... O, jest to głęboko. Tomek! Nie wierzę, Tomek! Nie! Proszę, nie! Ja chcę przetrwać! Żyjesz? Żyję. Idę do ciebie. Co to za życie? Czekaj, weź tabletki. Zjedz. Ty żeś tak nisko spadł? Hopiec. Tak nisko upadłeś? Tak nisko upadłem. Na szczęście się zatrzymałem tam wcześniej, to się nie połamałem. Tylko czy my tutaj powinniśmy być? Chyba tak. Tam pilsy możecie wziąć. Tam pilsy, no. Już mi się już nie mieszczą. Mi też. O Boże. Fuj, jest żart. Batonik! Ej, szmaty, zmienię sobie. Tak się teraz zastanawiam, ale to chyba nie jest tu. No nie, bo tu już nie da się nic dalej iść. Ty co, do góry tam? Uuu, ej, ale ładny sufit. Ładny. Wow, no. Ej, tu jest ktoś powieszony, nie wiem czy zwrócić, i przecięty na pół. A nie. To mam nosatkę, okej. Okay. Oh my god. Ej, ale ładnie go przecięli na pół. A widzę, że to chyba był tylko strój, tak mi się wydaje. Aha. Jaki strój? To jest na górze. Tomek, czemu ty jesteś w szlafroku? Ja zmieniłem strój. Nie, nie chcę w strój. Mój się garnitur mi podoba. My wyszliśmy ze spa błotnego. Właśnie. Wody termalne i te sprawy. Undead Beauty. No właśnie, gdzie twój szlafrok? Szlafrok. I teraz nie wiem, którą stronę iść. Prawo. Dobra, jestem. W prawo, Tomek, no. No, a ja pobiegłem w lewo. Of course. Dobra, idę powoli. Jakoś dziwnie coś emanuje światłem. No, coś tu błyska. Dyskoteka. Ty. Takie jakieś manieczki czy coś? Batmany wyleciały. Boże, właśnie usłyszałem. Wojt! Czego się boisz? Jest. Zejście na dół, słyszę. Tak. Aha. Oj, są na dole. Poczekajcie chwilkę. Zrobimy tak. Biegną tu. Weź tam Mołtowa, czekaj, ja może to zrobię też. O. Nie, to ja tam TNT rzucę. Dynamit. To rzucaj. To coś, co się kopci, to... Ej, uciekli od tam... Nie, my chyba po prostu musimy tam stać. Nie, oni padli. Tak? Uwaga, no rzucam kolejne. No. Uwaga, zjeżdżam. I jeszcze jeden jest, no. No to tego jednego to się normalnie zabije. Się skitrał. Jest! Dobra. No chodź tu, Bukwo. No już. Dobra. Dobra. I po kłopocie. No to idziemy dalej. I skąd te światło? Ej, tu jest jeszcze więcej zejść i przejść. Ale ej, wydaje jest mi się, ręka, że... Macie, chcesz? Nie, ja jestem jedony tu. Jednak. A czekaj, czekamy, tak zanim tam to chodzi, może zobaczymy, co tu jest. Tu jest w dół. Tam jest coś dużego. A tu jest w dół zejście. A ja się muszę najeść. Czy ty widzisz coś dużego? Nie słyszysz? Tomek. Znaczy, słyszałem. Tam po lewej było zejście w dół jeszcze. O, fuck. Jaki tu jest cmentarzystko. Wiesz co, ja myślę, że... Kto najlepszy... mnie zepsuł? Nie ja. Ups. Przepraszam. Kurde, no akurat jak rzucałem Mołotowa. Ej, to jest ta zwykła dziewoja. Mogę być przynętą, podporajcie. Jezus, jak się wstraszyłem, nie? Ale wiesz, tam jest drugie zejście w dół, Wojtek, tam po górę. Nie, widziałem. Czekajcie. Gin.
pieprzona chupacabro! Dobra, a nie, leży. Jezu, jak skoczyło. Dobra, ja muszę ją założyć. Ej, weź znajdź płoda tej, no. Tu jeszcze jest. Już nie ma. Patyczek. Wiecie, ja mam prawie. Ja mam prawie cały pancerz ten. Boże, oni nie mają jajka na wierzchu. No. Ja mam cztery. Co? Nie mają jajka na wierzchu. Jakie jajka? Gdzie? Męskie jajka, no tu na przykład. O, fuj. Pan kutafon. Jest, słuchajcie, kamera z nagraniem jakimś. Co to jest? A ja mam jakąś blaszkę, weź tutaj. Sahara. Mam klucz. Ty to? Sahara? Gdzie masz klucz? Tu mam leży. Klucz. O, to jest Sahara jest napisane na tym kluczu, no, tak? Sahara. Tak. No to jest, tutaj też to mam. Wiecie, chwilkę. I kamerę. Kamerę właśnie odpaliłem. Jak się odpala? A nie. Karta magnetyczna, można użyć do otwarcia drzwi. Ale wiecie co, ej, mam tą kamerę, weź i można ją połączyć z tym chyba. Czym? Z kasetą? Weź. A gdzie ta karta magnetyczna, Wojtek, jest taki punkt? W którym miejscu? Ale z czym ty łączysz tą kamerę? Tak! Ej, tu jest jakieś... kasetami, połącz. Które leżą obok. Wojtek! To! Gdzie kartę magnetyczną masz w taki punkt? Maciek, tu na plecaku jest przypięta. O Jezus! Co to jest, ej? Dobra. Kaseta numer jeden, poczekajcie, połącz. Ej, tutaj ktoś się trząsł na łóżku. Ale mi nie działa kaseta, słuchajcie. Bo musisz ją połączyć w EQ. Połączę z kamerą. Ej, co tu jest? Przybycie Megan? No, ma nie być przybycie Megan. Ej, tam się coś otwiera? Okej, to się zaczyna robić coraz bardziej creepy. Czekajcie, helikopter leci. Tak, Megan jakaś, nie? No, to leci. Laska, no. Słuchajcie, a to nie są pracownicy czegoś? Lunch z Megan. Ej, tu jest jakiś wielki sala. Pan mówiący, nie kameruj mnie. Dziewczynka na wózku inwalidzkim. To tam Megan, czy jak jej tam? Dobra, następne. Ej, co to jest? Ej, tu się jakaś piramidka otwiera. No właśnie. U mnie Megan je lunch. Już to przejrzałem, już to widziałem. Czy ta piramida nie miała spowodować, że ta dziewczynka ozdrowieje? Nie mam pojęcia, Tomek. A, dobra, widzieliście, widzieliście otwarcie artefaktu? Tak. Ja właśnie tak. Włączam. Połącz. Ej, dobra, widzę ostatni filmik. Boże, to ta rozpłodnica z kilkoma nogami. A jak się kaseta nazywała, Tomusz? Ostatnia, Maciek, bo one idą po kolei tam współkładane. Tak. Czyli efekty uboczne pewnie. No. Ja mam jeszcze... Nie, jest ucieczka Behemota. Aha. Ja co teraz miałem? Efekt uboczny to już miałem. Dziecko jakoś leży w ogóle na tym, na kozetce się trzepie całe. Tak, ucieczkę Behemota już miałem. Tak, właśnie mam ucieczkę Behemota, czekajcie, połącz. Połącz i jedziemy. Dobra, robi się creepy. Dobra, ale ja myślę, że możemy wyjść i iść tam jeszcze w dół. Potem, tak? Czyli tutaj do góry, tak? Tak, no i tą kartę chyba będziemy mogli użyć w tamtych drzwiach. A, to ta larwa, którą my teraz zabiliśmy, to jest Behemot, ona się nazywa. No. Dobrze, oh, Jezus. Dobrze, idę. Słuchajcie, a sprawdzimy, co jest po drugiej stronie, tam gdzie... No tak, właśnie teraz idziemy, my już czekamy. Idziemy, Maciek. Tam. Czy to jest było do góry, niżej. Nie? Jak niżej? To tu. Aha. Bo tutaj nas nie było. No ja się już pogubiłem, mówiłem. Dobra, oh my god. Dobra, spuszczam się. A już. Nie trzeba się spuścić, można zejść po prostu bokiem. Szedłem. Dobra, biorę strzały, szmaty. I tu są jakieś... pudła. Flary? Nie, dynamity. Dynamity, na pierdu.
No bo nic innego tu nie ma, dobra, idę. Czyli ona się nazywa Behemoth, ale jaja. No. Ej, patrzcie. Skutek uboczny. Co? Aha. No, ile ich tu jest? Nie bij mnie. Zielony gargulcu. Jezus, ty, ale oni mnie biją. No biją. Jakim cudem oni mnie podpalili? Nie wiem. Co? Ja pierniczę, co wy tu jak na grzybobraniu? Maciek, o, koło ciebie. Uciek. Aaa, no. Chodźcie. Skały lecą. To nie skały, to płody. Ej, ale oni biją naprawdę mocno. No tak. Biją, Wojtek. I blokują, ty robią w kółeczko. A się wycwaniły gady jedne. Co tu mamy? Tu nic nie ma. Tu jest walizka, o. Tylko, ale... Oho! Co oznaczało słowo oho? Że będziemy spływać... Wow, o Jezu! O, gin. Kolejny. To jest złota w ogóle. Dobra, odnalazłem pasażerów i wziąłem jednemu z nich zegarek. No, i biorę hajsy, jakbym czasem uciekł z tej wyspy. Też biorę. Dobra, to co, idziemy tutaj może do góry, co? No najpierw tak, zobaczmy co no. Tu jest. Nie ma sensu wchodzić na razie do... Nie chcę żadnych piłeczek. Jest wyjście. Jest woda. No to nie, to chodź tam, może płyniemy, Wojtek, tam w dół. Na pewno? No. Ale to jest też dziurka w dół. Nie. To się odbija chyba, no. Aha. No dobra, to chodź tam w dół. Wojtek, czekaj. A to, dobra, nic. Tomek. Ciura la, ciura la la. La la. Dobra, no, ściągnę. Poczekaj ten... na ciebie, widzisz? Widziałem, tylko ściągnę ten kabinezon. Ale nie musi, bo za chwilę będziemy znowu w wodzie. Aha. Aha. Ile to jest trupu? Kabinezon ściągnąłem, no. Bum. Tomek gotowy? Nie. Ja tylko sobie zjem jeszcze przed eskapadą. Jaki otwór! No. Czyli teraz my lecimy tam do tych drzwi, tak? Nie. Aha. Mówiłem, że nie umie w teren. Ja się zgubiłem. Tomek, do góry. Chodźcie pierw tutaj. Halo, idźcie tam, bo tam są ten. Ogrzejmy się, zjedzcie coś. Wypijcie. Tomek się bardzo ogrzał. No chciałem się osuszyć. Biegną. Kuźwa, stary, ja się palę, mam maskę na sobie i jest mi zimno, więc wypierniczaj mi stąd teraz. Won, kutasiarzu. Kolejny. Już. O nie, ja jestem głodny, czekajcie, muszę coś smażyć. Jest kolejny jeszcze. Biegnie. I jest matka. W sensie Behemoth? No, znaczy ta taka roz... ta taka duża. No Behemoth. Behemoth. No, powiedzmy. To z kilkoma nogami. Mhm. No Behemoth. Behemoth. O, strzały tu są. Też wziąłem strzały. Gdzie mam dynamit? Poczekajcie. Na samym dole. Zapiszcie się. Tu mam dynamit. Ja ją dynamitem rozsadzę. Rozsadź. Gdzie? No, zostaw tutaj Maćka teraz, kiedy on szuka dynamitu. No czekaj. Wojtek, uważaj, bo już tam dynamitem. Uważaj. Nie, Maciek, to nie jest Behemoth. A to nie jest faktycznie Behemoth, no. Tylko pamiętajcie, że rzucając w nią tym... Rozpalamy sobie to, że... Jezu! Że nie będziecie tego... Dobra, jest podpalona. No zaraz paść. Uważaj. Fak, to... Dobra, padło. Jest, leży. Bieczystwo. Bieczystwo. Dobra, założę ją na siebie. Ale patrzcie, pomimo tego, że już byliśmy w większości cave'ów,
Tak, teraz są takie cave'y, w których nas jeszcze... Nie było, no. Nie było. Tutaj coś się podświetla, co to jest? Nie, tu nic nie ma. Tutaj coś jest. Ej, tu coś jest. A nie, tu wyszliśmy. Nic, nie było nic. Tutaj chodźcie do mnie. Tak, tam jest dalej przejście. Tylko ja potrafię wrócić do wyjścia i się tym ekscytować. Tak, Tomek. Tu nic nie ma, tu jest ale czysto. Tu, czyli my co, tu... nie ma stąd wyjścia? Nie, dobrze, chodź. Ej, poznajemy te zwłoki. Ej, to wygląda jak w zakładzie mięsnym. A ten idziesz? Nie, skupiłem się na mięsie, czekajcie. No to chodź. Dobra. Aha, i znowu... To jest otwarte, to my tu chyba... Wojtek, oni stąd chyba wybiegli. Tu jest zejście w dół, słuchajcie. Ej, myśmy tu byli! Byliśmy tu! To ja nie wiem. Wojtek, dobra. Patrz, bo tu są te główki. To ja tego nie pamiętam. Tak, tu były te alkohole. To jakim cudem my... Aha, faktycznie. No, pilsy, wszystko. To wait. Ja bym poszedł, batoniki. A my, czy my czasem nie ominęliśmy A to my byliśmy tutaj w pierwszym odcinku. No. Czyli te cave'y są ze sobą połączone. To my musimy teraz się stąd wydostać. Ja bym poszedł do tej bramy dzisiaj. To do góry. Maciek, jak my stoimy, Tomek, z czasem? 21. Damy radę dojść do łodzi i tam zakończyć ewentualnie? Powinniśmy dać radę. Bo tam trzeba by tej keycardy użyć w tych drzwiach, bo ja jestem bardzo ciekaw, co tam jest. Może tam jest Timmy? A ten kod, gdzie potrzebujemy do tej bramy, Wojtek, to musimy skąd go wytrzasnąć? No, mamy już dostęp. Mamy już to. To jest to safari. No to jest ten kodzik. Czyli ta karta też jest od bramy i do tej łodzi, tak? To tak. To jest cuzamen. Znaczy, to tak do mi się wydaje, bo ja jak sprawdzałem właśnie keycard, to nie było, nie ma dwóch. A tam jest potrzebny klucz, żeby dostać się do łodzi. To zróbmy pierwszy statek, a w następnym odcinku zrobimy te główne drzwi, to podwodne, jak no. Tylko, że w następnym odcinku, to już w takim razie, jeżeli tam wejdziemy, to zakończymy już serię. Bo no. Z tego, co wiem, tam jest koniec. To wymyślimy nową. No. Drugi sezon. Się zobaczy. Aha, on nie chce, słyszysz? Nie powiedziałem, że nie chcę, ponieważ się zobaczyć, a poszukać. Słyszałem to w tonie, tak zawsze mówisz, Agnieszko! Maćku! O właśnie. Wychodzimy na powierzchnię. Ej, czemu ja jestem Oreo teraz? Jestem na środku. Oreo. Ej, to ja na ten statek poszedł faktycznie, kurczę. Ciekawi mnie to. To pójdziemy, czekaj. Może zdążymy. Czy on nie jest jakoś mega daleko też stąd, więc... Wojtek, masz dziurawe buty. No trudno. Muszę mu nowe skarpetki znowu kupić. Zbankrutuję tego człowieka. Ale on nie ma skarpetek, ma podeszwę zjechaną. Noc. To buty i wszystko muszę mu kupić, już to nie zadba w ogóle o siebie. No. To ja sobie usiądę. Znaczy ja myślę, że najlepiej będzie, jeżeli... w ogóle rozpalcie tu ognisko, a ja postawię nam tymczasowe schronienie, to się od razu prześpimy. O, Maciek zdobył ognisko. Jeszcze siadłem, patrz. Dobra, zapisujcie i śpimy. I tu. Czekaj, C. C. A potem I Z. I Z. Leżę. Ja też. Też. Mam ręce podczas dęsi. A mi nie. Dobra. Teraz jeszcze szybko zjedzmy sobie po batoniku, wypijmy piczku. A tak, mam batoniki, no. Jedz. I teraz, moi drodzy, musimy iść... Na łódeczkę, czyli tam? Tamtą stronę. Tak, dokładnie tam, dobrze myślałem. Tak? No. Ja nie wierzę w was. Bo tak to jakoś kojarzyło mi się, wiesz, że ta łódka jest koło tego jeziora tutaj. O nie, jestem w... A nie, dobrze, idę. Dobra. Czekajcie, bo nie chcę się zamoczyć za bardzo. Parkury nawet w foreście, no. No. No wpadłem! No i zamoczyłem. Komuś. Jak to? No czasem trzeba spaść na dół. Kurde. Ja myślę, że no, Wojtek, my tak, idziemy na koło. Tak, bardzo idziemy ładnie z Tomkiem, bardzo. Dobra, znalazłem, o.
No i to powinien być statek. Tada! Nie, jeszcze kawałeczek. Tada! Maćku, to jest taka tararira. Tararira. Gdzie Wojtek porozumiał? A tutaj. To nie będzie teraz też tutaj w prawo? W prawo. W lewo. Lewo? Tak bardzo tak. Umie w teren. Czekajcie, muszę się do chwili gaz skończyć. Są walizki, poczekajcie. Batonik, proszę bardzo. Dolary. Baterie, szmaty. Maciek, ty masz sexy... To no masz. Szlafrok różowy. Tak? No. No widzisz. Taki babciny. No widzisz? Aha, to będzie na pewno po lewej, Wojtek? Tak. Tak, bo są no te kontenery po prawo. No tak. Dobrze, niech sobie musimy kawałeczek ciekawe, przejść. Jest. Widzicie to duże drzewo? No. To za tą górą jest statek. Aha, no to dobra, damy radę. Tutaj nie ma na po pierwsze żadnych... chyba wolniej biega, nie? No nie wiem nawet. Wiesz co, nie wyczułem tego na liczniku. Oho, tam już jakaś bukwa chyba stoi na górze. Wojtek, jak ty to widzisz? Jest powitalny. Albo mi się, albo to drzewo. Nie, to chyba drzewo. Ja nic na górze nie widziałem. Ja też nie. Jest na mnie. A to jest w ogóle kotwica. Potrzebna? Nie, chyba nie. Nie, nic nie ma. Dobiła i koniec. Tu, tu. To muś, Halko, obracamy się. O, tu rekin jest na tym. Garnek. Zwaleń, Wojtek. Tam orka. Majorki. Orki z majorki. A mogę ciachnąć? Możesz. Maciek, odrąbałem mi głowę. Ale ty ciachasz u mnie powietrze. No to patrz, co mam w ręku. Teraz widzę. O, faktycznie. A wiecie co? A pamiętacie... A pamiętacie, jak my mieliśmy taki ten... jak co? Mieliśmy taki obrazek tego dużego drzewa i pod nim coś było? No. Chodź jeszcze to sprawdzimy. To już tam coś jest. Czemu to drzewo zaczyna się jakoś dziwnie teraz gibać? U mnie straciło liście właśnie. Ale to czekaj, jeżeli pod drzewem, to musimy zejść na dół. Nie. A nie tak? Tu jest walizka. Duszkami. Tutaj! Ja się przebiorę. Gdzie? Gdzie? Gdzie trzeba wysadzić? Tu. Idziesz odsunę. Czekaj, co? Patrzcie, tu można nawet położyć i pod... Wait. Patrzcie. Podpalacie. No. Naciskacie C i uciekacie. O! Część pistoletu i liny. Tak. No po co mi linę? Ej. Nie wiem. I co, i tyle dynamitu zmarnować, żeby... Okej. Okay. Chodź do łódki. Dobra, idziemy. Jest łódka? No jest. Jest. Ała. Nie wierzę, zrobię to samo co Maciek. O, to jesteśmy jednak sprytni. Te, w drugą nie ma co się oszukiwać. Wiesz, ta psa, co głowa mi boli. No, ja to samo. I uprofen działa. Tak. Ja mam duo, chcesz? No. Sprinkles. Ja mam PR. To masz chyba VR. Nie, no jest i buprom PR. PR. Tak? Mhm. Tak co jest. Co robi? Rozpuszcza tak się sam. Szybciej. A. Oho, już mamy kolegów na wybrzeżu. Bo tylko nie otwieraj, dopóki my nie dojdziemy. Ja idę. A czemu wy sobie nie prze... Przecież tak będziesz musiał się zamoczyć. No tak, tylko pytać krócej. Majorki z Majorki. To muś tam jest komitet powitalny. Ja ich nie widzę. Właśnie do ciebie biegną w tą stronę. To mogę już w wodzie. Już w wodzie. No. Ale patrzcie, teraz się na przykład ten kombinezon nie zakłada. No mi też nie, właśnie czekać jak są pod wodą. No. Nie założył mi się. Mhm. Ale dziwnie. Aha, tu był rekin, czekaj, to się śpieszę. Jaki rekin? No wodny. Co? Jak to rekin? No taki... Aha.
Jestem. Dobra, to jest dużo. Ja. No i zobaczmy, co tu jest. Boże, jaki jestem ciekawy. Wreszcie też. Ja tam wyskoczę wam. Dobra, otwierać? No. No. A to nie ten klucz. Aha. Ej, no tu jest potrzebna karta, no mam tą kartę, halo. Bez sensu. Chyba, że to nie jest ta karta, ale ja już nie widziałem innej karty. Tomek. A czekajcie, ja tą kartę wezmę w dłoń. No ja też ją wziąłem właśnie w dłoń. Tylko, że jej nie widzę. Na plecaku. Jak to otworzyć? Halo? No chyba sobie żartujecie, to nie działa. To musi mieć inną... To chyba Boże. Inna, ale... No dobra, karta mi znikła. Krzy. Czekaj. Ej, byłem święcie przekonany... Co? Byłem święcie, słuchajcie, przekonany, że tam się otworzy. To był potrzebny klucz, tak? Czyli ten klucz jest tylko od tych drzwi. No to kurde, bez sensu. Czyli jeszcze będziemy musieli szukać klucza tutaj. Ale jaja. To nic, możecie napisać w komentarzach, jeżeli wiecie, gdzie mamy znaleźć tak, ten dziwny klucz. Tak, ewentualnie gdzie jest, bo... Bo mamy klucz do tego wejścia na sam dół, to już wiemy. Ale chcieliśmy przed tym jeszcze sprawdzić to pomieszczenie, co to jest w tym... Nie wiem, Harry Potter pod tymi schodami będzie, czy coś, chciałbym wiedzieć. Nie wiem. No jest to dziwne. Okej, to chodźmy się zapisać. No, do łóżeczka. Tyk. C. Ostrygi znalazłem pod wodą. Zapisałem się. O. A dobra. Wiesz co, Wojtek, ostryga to mnie tak silnie urządza. Mnie też. Czemu nie mogę tu wejść? Można jakoś rozwalić tego pomieszczenia, czy coś? No właśnie się nie da. Tomek, a może piłą? Nie. Szkoda, że nie dynamitem. To są drzwi Gerdy. Nie, Maciek, nie otworzysz tego. Nie mam pojęcia, jak to otworzyć. Najlepsze jest to, że niby jest potrzebny klucz, tak? Który mamy, a i tak... Nie jest to ten. No właśnie. Okej, dobra, ale to sobie zakończymy. Mamy nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co możecie zrobić. I był ze mną Maciek i Wojtek. Byliśmy. I byłem sobie też ja, więc do następnego razu. Pa, pa! Pa.